Teraz powiem wam fajny numer. Jechałem z Berlina, jadę właśnie z Berlina do Polski. Minęłem Kostrzyn nad Odrą, jestem tu w jakichś wioskach. No i zajechała milicja, jak Chuck Norris. Włączyli sygnały, zajechali mi drogę i musiałem się zatrzymać. No i chłop ten milicyjny mówi, żebym mu jakiś dokument pokazał, jakikolwiek, bo on ten numer esbecki chce sprawdzić, PESEL. A ja mówię, po co panu dokument? A on odpowiedział tak, a tak po prostu. Także zobaczcie, milicja ma fajne ma powody, żeby stwierdzić, żeby podać przyczynę zatrzymania. Przyczyna zatrzymania nazywa się tak po prostu. Jak ten kolega z kanału Audyt Obywatelski by był na moim miejscu, to by rozmowa trwała znacznie dłużej. Ja im pokazałem ten numer obozowy i sprawdzili mnie na bębenie. I nic im tam nie wyszło. Próbowali na alkohol mnie zczapić, ale im też nie wyszło, bo jeszcze nie piłem. A pokazałem im, mówię, Bimber jest z Jugosławii, ale jeszcze nie piłem. No to powiedzieli, no to jak jest, to dobrze, tylko prosili, żeby nie pić. Ale zobaczcie, w Berlinie tak samo, była kontrola i gość najpierw się, milicja, nawet się nie przedstawił i nawet nie powiedział, że jest z milicji, tylko zajechał mi drogę lizakiem, lizak wystawił i powiedział Personalausweis und Führerschein. Nawet bitte nie usłyszałem. Pokazałem mu te papiery i coś tam marudził, ale później mi dał jechać. On stwierdził, że sprawdza mnie, czy nie jestem szukany, czy nie jestem na tych listach gończych napisany. A tutaj, no ja wiecie, ja nie mam nic do ukrycia, to pokazuję im zawsze te papiery, żeby po prostu szybko odjechać. Ale jakbym się tak chciał z nimi kłócić, to bym się mógł kłócić, bo podanie przyczyny kontroli tak po prostu, to nie jest żadna przyczyna. Prawda? No i on, tak sympatyczny taki chłopaczek milicyjny, taki młody, o fajnym głosie, powiedział, że jest z tego, z milicji Witnica. Zobaczcie, gaz ile kosztuje w Polsce, butla gazu, ja się zatrzymam trochę dla was. Mamy dzień tej szopki wyborowej, tak zwanej, zobaczcie, ile kosztuje, tak, butla gazu kosztuje 75 zł w Polsce. To dla tych mówię, co mieszkają za granicą, żeby wiedzieli. Litr gazu, butla taka do gotowania, o tym mówię, nie, ta 75. Litr gazu do samochodu kosztuje prawie 3 zł. Benzyna 6,16, ropa 6,29. A mamy rok 2023, październik i niedzielę. Nie wiem, czy to jest chyba 13, dzisiaj 14. W każdym razie Polaczki urządzili sobie szopkę zwaną wyborami, czyli taki cyrk, który polega to na tym, tak jak towarzysz Stalin mówił, że prawidłowo przygotowana alternatywa wyborcza polega na tym, że obojętnie jaką partię plebs wybierze, to wybory i tak będą wygrane. No i tak samo teraz. Obojętnie czy te głupie Polaczki wybiorą Tuska czy Jarka, to i tak wybory będą wygrane, bo zarządca Pulin pozostanie ten sam. I alternatywy tak jakby nie ma. A my jedziemy dalej w głąb Polski w nocy, lubimy jeździć w nocy o takim tempem, o 42, zaraz mi samochód wyprzedzi, albo to znowu milicja, zobaczcie, jedzie za mną, pewnie znowu milicja mnie zatrzyma zaraz. Muszę schować telefon, żeby jak była milicja,
żeby nie mieli haka na mnie. A w Rzeszy milicja też mnie drugi raz zatrzymała 3 dni temu i mówi, że ja blokuję ruch, bo ja jadę 40. Ja mówię, panie milicjancie z DDR-u, mówię tak, wieczorem wie pan, że zwierzyna biega, tak? Więc trzeba jechać powoli. No to powiedział, że z łaską, że mnie nie ukaże. A ja sobie pomyślałem, koleś, jakbyś ty mnie ukarał, to i tak byś musiał do sądu wchodzić, bo bym się z tym nie pogodził. No. Ale to są łajdy te milicyjne, wiecie, oni tylko kasę szukają, kasę. Jeszcze polska milicja to jest w porządku, ale w Rzeszy to tak tępią i po prostu chcą tylko, oni chcą kasę wydoić za wszelką cenę, żeby karmić tych, wiecie, tych muzułmanów. Oni chcą po prostu z obywatela, z turysty kasę wyciągnąć. Za byle co. Szukają, po prostu szukają przyczyny. W Polsce milicja, w Polin milicja trudni się raczej takimi kryminalnymi rzeczami. Nie szuka, prawda, tak sztucznie jakiegoś powodu, żeby nałożyć karę. A w Rzeszy jest to inaczej. W Rzeszy po prostu możecie, nie wiem, mieć za długi nos albo za krzywy i zapłacicie karę, bo oni znajdą na to przepis, że trzeba mieć nos przepisowy. A wy napiszcie, na kogo głosowaliście dzisiaj, bo ja, widzicie, nie głosowałem, bo byłem w Berlinie Zachodnim na zakupach.